Siemaneczko, siema, witam wszystkich w 99. części Let's Play Dragon Age Inkwizycja. Przypominam, że ostatnio trafiliśmy na syczące pustkowia, zamknęliśmy już dwie szczeliny, zostało nam tutaj chyba ostatnia, ale nie jestem tego pewien. Ale teraz chciałbym się zająć tym. Utrzymanie syczących pustkowi. Rozbij obóz, by utrzymać syczące pustkowie i wesprzeć działalność Inkwizycji na tym rejonie. Więc czemu by nie? Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Oj, tu skały, ale tu jest przejście elegancko. Ale lecimy w tamtą stronę. Tu jest zejście, tu są jakieś równiny, dobrze. A tego wcześniej nie zbierałem. Questa żadnego nie mam, dziwne. Tu sobie chodzą jakieś... Nie wiem, jakieś kurwa sarenki, jaki. Nie wiem, jak to nazwać. Lecimy przed siebie. To już powinno być całkiem niedaleko, prawda? No jeszcze kawałeczek, ale już nie będę na konika wsiadał. Nowe tereny, to trzeba się elegancko porozglądać. Ładnie to wygląda, naprawdę ładnie to wygląda. Okej, jak zresztą większość krain w Inkwizycji, postarali się, nie ma co. Nie ma co... za tą wydmą, ani śladu żadnych przeciwników. Nie wiem, czy się cieszyć, czy się bać. A no, w sumie się cieszę, jakichś upierdliwych hien nie widzę. I a propos przeciwników, tylko nie zabij się, jak będziesz stąd schodził, ok? Powiedz mi, przyjacielu, kim ty kurwa jesteś, co? I co ty robisz na mojej drodze? Czy my się nie znamy? Wiverna, no tak, właśnie coś mówię. Kojarzyłem tą sylwetkę. Wiverna na naszym poziomie, no. Nie, jest już taki hopsiu. Trochę się trochę pomęczymy, żeby zanim to utłuczemy. Tu kurwa. Przyleciało? Jezus, widzieliście to bez skitu. Dobra, zabijmy to ścierwo. Jakiś frajer przyleciał. Dwa szkieleciki? Ciekawe. Ciekawe. Dobra, chodźmy dalej. No już jesteśmy blisko, na 100%. To musi być gdzieś tutaj. Pajączek! Chodź tu, pajączku. O, nie mogę cię przyciągnąć? Kierowity pająk, co ty robisz na zewnątrz, powiedz mi, przyjacielu? Kurwa, zgłupiałeś? Wiesz, jak na zewnątrz jest niebezpiecznie? To był bardzo poważny błąd. Z twojej strony. Kolejna wywerna. Zajebiście, no stoi centralnie na... naszej... drodze, są czerwoni temperatury. Nie, to już chodźmy do tej wywerny. Mam nadzieję, że nie przyjdą temperatury tutaj. Mam taką cichą nadzieję. Dobra, skup się na mnie, tak, tak, skupię się na mnie, śmiało, śmiało. Okej, no i padasz, kochanie. Dobra. Kupnij sobie regenerację, skarbie. Ci na pewno troszkę pomoże. Okej. Dobra, to musi być gdzieś tutaj. Jeszcze znacznika nie widzimy? To dziwne. Nie, już mam dosyć. Nie chcę już walczyć z tym ścierwem. Nie, proszę nie. No, zabierzcie to ode mnie. Kurwa. No, to jest centralnie już przed nami. Gdzie jest znacznik? Dziwne. Czyżby to było tam na górze? No, zobaczymy. Jezu, jaki to jest wielki księżyc. Boże, jak to pięknie wygląda. Naprawdę. Tak, już widać, to jest tam. Zakitrane. Okej, czy ktoś tego pilnuje? Zaraz się przekonamy, ale chyba nie.
Pewnie zobaczymy zresztą. Nie. Po prostu standardowo rozbić obóz. Aha. We could camp here. Tak, ja wiem to. Czy coś tutaj. Czy ja muszę cię zbierać? W sumie nie wiem, czy ja powinienem to zbierać, czy nie. Nie. Nie muszę, to świetnie. Czy tutaj coś jest ciekawego? Nie, no to dobra, mogę rozbijać. Rozbijamy obóz w takim razie. Sporo tych obozów tutaj będziemy, naprawdę. Jeszcze takiej mechaniki nie widziałem. Zaskoczył nas dragonek troszeczkę. Zamówienie? Nie, raczej nic nie mogę, dokładnie. Wyposaż miksturki chyba nie potrzebuję za bardzo. Chociaż żelazny byk, to myślę, że tobie by się przydały. Okej, dobra, no i gdzie my mamy tak najbliżej, co? Najbliżej to my mamy znowu rozbić obóz. Więc chętnie z tego skorzystamy, ale to już poproszę konika. Bo to skoro taka standardowa jest akcja, że po prostu mamy rozbić obóz, to nie będę was zanudzał, bo to jednak daleko jest. Na koniku będzie o wiele szybciej, może unikniemy jakichś walk z wiwernami na przykład. No to ścierwo jest mega wkurzające. Przynajmniej nie ma tutaj tych takich, wiecie, kanionów. Są tutaj jakieś skałki i tak dalej, ale więcej jest tutaj równin. I to mi się o wiele bardziej podoba i to jest bardziej przyjazne, jeśli chodzi o poruszanie się. Dobra, wejdźmy tu sobie na górę. Zaraz powinniśmy zobaczyć znacznik z tej góry, prawda? Co to jest? Ziółko. Co? Co? Żyła? Weźmy to, bo nie kojarzę tego. Może do jakiegoś questa jest na potrzebne. Wiesz, ja wolę to posprawdzać, bo jak się okaże, że do jakiegoś zadania. No, jeszcze tego nie zebraliśmy nigdy, bo wpis się pojawił. Jeśli się okaże, że do jakiegoś zadania, to ja będę po prostu na to częściej uwagę zwracał. Dlatego wolę to sobie tak sprawdzać. Okej, widać to przed nami. Ale jest taki malutki problem, że jest pierdolony kanion. Z tej strony będzie chyba szybciej. No, całe szczęście mam konika. Jeśli chodzi. A, nie przeniosę się tam. Co to jest za ognisko? Co to ma być? A nie, to po prostu ktoś tu ogień rozpalił. Nie, myślałem, że to jacyś templariusze albo bandyci tu stacjonują, ale nie, spoko. Tak będzie najszybciej chyba. Jak wjadę tu na górę, po prostu polecę. Bo innego przejścia nie widzę. Dostanę się tędy, w sumie się dostanę tędy. Ale co to jest? Jakieś ruiny? Oj, koniku. O Jezus, nie gliczuj się. Ciekawe miejsce. Płyta. Okej. Na pewno są tutaj przeciwnicy. Ale w jakim miejscu? A, proszę. Opłacało się jednak tutaj posprawdzać. Dobra. W ogóle jak tutaj wygląda sytuacja? Aha, to są ci bandyci. Dobra, o Jezus. Na naszym levelu, dobra, mak. Aha. Ja bym z chęcią zaczął od maga. Po prostu są dużo bardziej niebezpieczni. Ojej, oberwałem od jakiegoś łucznika. Ale przynajmniej mak nie zdążył nic zrobić. Wyśmienicie. Przyciągnę go. Pięknie. Elegancko. Dobra. Tak to by było na tyle. Uuu, jakiś łotrzyk. Mięciutcy jesteście. Dobra, nie macie szans z nami. Przeszukajmy wszyściutko, co tutaj tylko znajdziemy. Pewnie, że żelazny byk lekko pochwala. Nie dziwię mu się. Absolutnie mu się nie dziwię. Troszkę może cofnę mikrofon, bo jest chyba trochę ciutkę za blisko. Aha, trochę złota. Z tego maga coś się wydropiło ciekawego? Nie.
Ale weźmy tą księgę. Znak grobowca w kanionie. Okej. Wracam do głównego obozu. O, katastrofie w Red Cliff. Ha, ciekawe. Rysunek grobowca na cmentarzu. Okej. Okej. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Co? Obóz Wentoria? Bandytów. Tak, to dla mnie są bandyci. Mamy też jakiś znak zapytania, któremu zaraz chętnie się przyjrzymy. Przyjrzemy, tak, przyjrzemy, no. Jezus, co dzisiaj nie mogę się wysłowić. Który zaraz sobie chętnie obcykamy. Świetny zamiennik. A, czy coś tutaj jest jeszcze ciekawego w tym waszym pseudoobozику? Widzę, że tu pełno ruin, ogniska porozpalane, ale było czterech ludzi i nic więcej. Żadnych kurwa skrzyni ani nic. A żałośni jesteście, tak szczerze mówiąc. Nic tutaj nie ma. Kompletnie nic. Kamieniołom. Czy ja nie mogę przejąć tego czasami? Nie, to pewnie by się pojawiło na mapie, prawda? Zapewne tak. Zapewne tak, więc chodźmy zobaczyć ten znak zapytania, co on tak naprawdę oznacza. Myślałem, że więcej tu skarbów będzie. No Jezu, on jest tam na górze. Ale tam pewnie będziemy mogli przejąć to miejsce. Albo coś w tym stylu. No, zaraz zresztą zobaczymy, co tam jest. Przeszukajmy bardzo chętnie. Krasnoludzki wazon. No, okej. Trochę dziwne miejsce jak na krasnoludzki kurwa wazon. Nie przejdę tędy. Super. No ale spoko. A w ogóle to nie są właśnie te krasnoludzkie ruiny na powierzchni? No jest w ogóle dziwne. Krasnoludzkie ruiny na powierzchni. Tego jeszcze nie było. Są tu jacyś przeciwnicy? Raczej chyba nie. Mamy tutaj zejście. We should look around. Okej, powinniśmy się tu rozejrzeć, tak? Dobra, zobaczmy co jest w tej jaskini. To może być interesujące. Oprócz pewnie pająków. A nie, bandyci. Dobra. Strzelec, spoko. Pięknie, już po strzelcu. Elegancko. Dobra, tłuczemy to. Świetnie. Dobra, mieliście coś ciekawego przy sobie? Mam nadzieję, że tak, co? Królewska Wiktina, spoko. Okej, nic. Dobra, przeszukajmy te kuferki w takim razie. Koła zbroja czarumiota. Interesujące. Bardzo interesujące. A wreszcie ta kuferków? No, to raczej kieł kartelu. No ale raczej nic ciekawego. Kawałek mozaiki, a standardowo. Wulkaniczny las, zbierzmy to sobie. Może nam się na później przyda. Dobra, coś musimy poszukać, ale to chyba na górze. Mam takie wrażenie. I tutaj nic więcej nie ma. Okej, dobra. Zobaczmy sobie tą zbroję. Bo ona chyba jest zajebista, co? A w ogóle arcymistrzowski pancerz z zaklinacza też jest dużo lepszy, ale ta jest. O, 19 level, to nie. No, myślę, że sobie zasłużyłaś Vivien na porządny pancerz, więc trzymaj to. Awarika i tak nie mamy w ekipie, ale mamy w ekipie Cola. Powiedz mi, co ty masz? Czy to będzie lepsze? No, pancerz jest dużo lepszy. No, zdarcie za trafienie.
Ale nie, jednak bym ci zostawił tą arcymistrzowską, wiesz? Bez kitu. Kapelusz orlezjańskiego maga. To może będzie pasować do Vivian. No, i to w sumie pasuje do niej bezbłędnie, tak szczerze mówiąc. Więc trzymaj to. Coś z ciężkich zbroi jest ciekawego? Nie, nie ma kompletnie nic. Zobaczmy, czy dla nas coś jest. Nie. Dobra, ale dostaliśmy też broń. Aha, no ja mam akurat najlepszą. A żelazny byk ma broń dwuręczną. Też ma najlepszą. Z kosturów chyba nic ciekawszego nie będzie, prawda? Nie, dokładnie. A, ale ze sztyletów dla naszego przyjaciela? O, w sumie 203 kieł kartelu. 231 za 203. Rozdarcie za trafienie. No ale mimo to jednak bym zostawił, bo tam jest unikat, który ma fajne bonusy. Jezu, ale ty masz paskudną twarz, naprawdę, Kol. Chociaż jesteś duchem, więc czego ja się spodziewałem, tak szczerze mówiąc. Jest to jakaś tarcza dla mnie? Nie, dobra. Czyli przegląd ekwipunku uważam, że za zakończony. Boże, ale mi się dzieje, język plącze. Nagrywam trzeci odcinek pod rząd, już nagrałem dwa odcinki Wieśka, więc... Może dlatego, ale to jest masakra. Przepraszam z góry za to. Dobra, mam iść w tą stronę. Okej, dobra, to jest tutaj. Więc przeczytajmy sobie. Pismo poświęcone krasnoludzkim ruinom. Okej, kilka klanów uciekło z Taigu. Ciekawe. Interesujące, naprawdę. Dobra, ale zajmijmy się teraz obozikiem. Wróćmy do tego, co powinniśmy. Aha. Po prostu przyleciał sobie pajączek do nas. Okej. I mój koń wyparował. A nie. O, kolejny tutaj przylatuje. Może chodźmy się oddalmy trochę stąd, bo troszkę mnie irytują te pająki. Proszę konika. Okej, tam pajączek jest zajęty czymś innym, więc niech on tam sobie nie przeszkadza absolutnie. Ja sobie stąd już lecę. Bo nie mam tu i tak ciekawszego do roboty. W tym momencie i lecimy na obóz. Rozbić kolejny obóz. Dawaj, 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 nie ma czasu. No zasuwaj. O kurwa. Co tam robi demon? Nie, to nie jest demon. Zatrzymajmy się. Ja nie wiem, co to jest. Czym ty kurwa jesteś u licha, co? Czerwony templariusz? Behemot czerwonych templariuszy. O kurwa, sporo życia masz, gościu. Nie wiem, czy ja chcę z tobą walczyć. W sumie jeszcze nie walczyłem z czymś takim, więc może co, małe wyzwanie? Spróbujemy się z nim? Mam nadzieję, że nie zostaniemy w pierdolu. Dobra, topnieje mu troszkę HP, ale skurwiel jest twardy. Okej. O, dobra, dobra, dobra. Pancerzyk sobie założyłeś. Mam coś na takich pancerzyków jak ty. Zaraz mamy obóz, więc się podleczymy, jak tutaj dostaniemy mocno w głowę. Akurat tym się jakoś niespecjalnie stresuje, ale pada. Pada elegancko. I'm Dobra, no Paul. dwóch Did you clean your weapon after the last fight? No.
Odds are we're going to be killing something again in a few minutes. No, w sumie racja. Besides, the bloodstains are good for scaring enemies. They see a big, messy blade, and they... You know... I'll go clean it. Thank you, darling. Okej. Okay. Yes, ma'am. Dobra. Czy to był mocny przeciwnik? No, jeśli było na przykład jeszcze z dwóch magów i, nie wiem, dwóch dodatkowych wojowników i on jako piąty, mógł być problem, ale tak to... Praktycznie to było dwóch przeciwników, więc na miękko sobie z nimi poradziliśmy. I o to chodziło. Dobra, jest obozik elegancko. Elegancko, rozbijemy go sobie tutaj. I troszkę przesuwamy się do przodu. Tak, tak, rozbijam tutaj obózek. Jak najbardziej. Coś? Do zameldowania. No to spoko. Dobra, no i teraz gdzie mamy najbliżej? Co? A tutaj jest dodatkowa szczelina. Proszę bardzo. Oj, tutaj jest jeszcze do... O Jezus, to... O matko, tu będzie szczelin jak psów. Bez kitu. Będzie bardzo dużo zamykania. Kurwa, to jest w tym kanionie jebanym. To jest poza kanionem. Nie, to jest poza kanionem. A może ja jednak wolałbym zająć się tamtą szczeliną? Nie chcę mi się znowu przekodzić przez ten kanion. Załatwimy go jeszcze na koniec. Mam nadzieję, że nie będzie demonów rozpaczy. Naprawdę, nie chcę z nimi walczyć. To jest takie upierdliwe gówno. Zresztą tyle razy to już mówiłem. Przesrane to jest badziewie. Dobra, zaraz powinniśmy zobaczyć znacznik. Tak w sumie. Tam. Elegancko. Na mapie wydawało się bliżej, ale w rzeczywistości w sumie to nie jest tak wcale blisko. I tam sobie zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że szybko to zamkniemy i rozwalimy. I będzie po problemie. Dobra. Save kontrolny. Zaczynamy zabawę. Nie widzę demonów. Tylko są zmory, więc... No, nie jest źle. Nie jest źle. Ała. Nie wolno tak robić. Pani zmora. Pani zmora, co pan wyprawia? Nie wolno tak absolutnie tak robić. Dobra. Zapuścimy sobie. Działa... Ojej. A, fuck. Właśnie tak myślałem, że to... Kurwa, się rzuci na mnie kurestwo. Dobra, dawajcie to. Elegancko. Jednak nie zdążyłem. Musimy znowu się zmierzyć. O, wyłaź. Większa zmora, spoko. Żeby tylko nie było demona rozpaczy, będzie git. Z zmorami sobie poradzimy, chociaż są upierdliwe. Potrafią przewrócić. Przyszedł grubszy przeciwnik. Przyszedł grubszy przeciwnik. To mi się nie podoba. Dwa demony dumy. Naraz. W ogóle mi się to nie podoba. Stary. Regeneracja. Też regenerację sobie zarzućcie. Okej, okay, wziąłeś mi skórkę. Dobra. Widzę, że tam pyczek dostaje troszkę po mordce. Nawet mocno, ale zaraz pierwszy pada. A ten ma tu zbroję? Elegancko go na glebę. Wymaja jednego. Dobra. Okej. Zamykamy tą szczelinę. Dobra. Udało się, chociaż te dwa demony, no... Czyżby robiło się coraz ciężej? Kto wie, ale sporo expa dostaliśmy. Przynajmniej tyle. O, serce burzy, spoko. Coś ciekawego zostało wydropione? Nie. A co tam jest kurwa przed nami? Dziwne. Tu mamy następną szczelinę. Może polecimy do tej szczeliny, potem wrócimy tu do obozu.
Zobaczymy jeszcze. Są tu jacyś przeciwnicy? Tak szczerze mówiąc. Niewolnik, no ciekawe. I know. You thought he'd be taller. The Inquisition can protect you. Think you can find our camps? I think so, Master Kunari. Thank you. It was good to do that. Pewnie, że dobrze, że to zrobiliśmy. I tutaj zakończymy sobie odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie. Zostawcie jakiś znak po sobie. Będzie mi oczywiście miło, jeśli zalajkujecie również mojego fanpage'a. Dobra, nie chciałbym się z wami bić, więc może troszkę się odsuńmy. Niewolnik niech ucieka. Dobra, więc trzymajcie się. Cześć.